tutaj mieliśmy zadania te, które Państwo mają, 1, 2, 3 wymienione, ale nie mieliśmy kwoty. Kwota już jest, wpisaliśmy ją u góry, ale specjalnie nie rozdzielaliśmy tej kwoty bezpośrednio na każde zadanie, ponieważ przyszło to tak naprawdę, jak Pani Kasia odpowiada, w przeddzień sesji. A dodatkowym argumentem, żeby to zrobić na sesji, było to, że wiedziałem, że niektórzy radni mają inne przemyślenia na temat na przykład terapii dla dzieci z osobami niepełnosprawnymi. Wiem, że inni chcieli dofinansować coś innego. Chciałbym, żebyśmy to na sesji teraz uzgodnili. Proponuję, aby zrobić to w następujący sposób. Przypisać kwotę do punktu pierwszego, czyli do terapii dla dzieci osób niepełnosprawnych, a następne dwa punkty ująć tak, jak mieliśmy to w tym roku, dofinansowanie zadań infrastrukturalnych, czy wykonanie zadań infrastrukturalnych, kwota i lista rankingowa 1-2, czyli żłobek i siewka. Znaczy chodnik przedszkolny, przepraszam. Czy Państwo wstępnie zgadzają się na taką propozycję? Na razie nie widzę sprzeciwu, więc będziemy procedować tak, jak Państwo zgadzali. Czyli proszę o propozycję kwoty, jaką przeznaczamy na terapię dla osób niepełnosprawnych, tak zwaną dogoterapię. Ja już teraz udzielę zgłoszeń. Chciałbym tylko powiedzieć tyle, że w bieżącym roku zrobiliśmy pierwszy raz dofinansowanie tej terapii. Ona była ograniczona tylko do osób rzeczywiście niepełnosprawnych. Natomiast w tym przedszkolu integracyjnym są też dzieci, które są w pełni sprawne, a mogłyby również korzystać razem z tymi niepełnosprawnymi z tej dogoterapii. Ponieważ proszę się Pani Janę, to proszę o to, żeby zabrała głos, ale też żeby powiedziała mi, jakie są efekty, bo wiem, że rozmawiała z Panią z przedszkola, także oddaję głos Pani. Znaczy powiem tak, ta kwota, którą przeznaczyliśmy w tamtym roku, była tak naprawdę zalążkiem terapii. To była terapia z psem, bo to są drogie rzeczy, bo nie ma się co czarować, więc to jest konkretne pieniądze za godzinę. Więc tak naprawdę to była kropla w morzu. Natomiast w tym roku to przedszkole otworzyło trzeci oddział integracyjny. No niestety takie mamy zapotrzebowanie. Jest to jedyne przedszkole integracyjne. Tam to było 1200. 1200, także to wystarczyło naprawdę na parę zajęć. W tym momencie, tak jak mówię, jest trzecia grupa integracyjna w tym przedszkolu już. I moja propozycja byłaby taka, żeby w ogóle ten pierwszy punkt nazwać bardzo ogólnie, czyli na zasadzie zajęcia terapeutyczne bez wskazania na dogoterapię, bo wtedy byłaby szansa poszerzenia tego o chemoterapię, czyli terapię ikony. Też są, pojawiły się takie propozycje, bo na to, tak jak Pan Przewodniczący wspomniał, do tej pory było to tylko i wyłącznie dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności i nie ukrywam, że prowadziło to do sytuacji takiej, że te dzieci były dodatkowo stygmatyzowane po prostu. Te zajęcia były tylko dla nich, ewidentny był podział. Tak naprawdę integracja ma coś innego na celu. Więc no nie ukrywam, że też rodzice pytali, dlaczego tylko tak, a nie inaczej, więc no ja bym tutaj przeznaczyła zdecydowanie większą kwotę na to zadanie. Po to, żeby, no myślę, że kwotę 10 tysięcy. To jest moja propozycja. W takim razie przed złożeniem tej poprawki otwieram dyskusję, żebyśmy mogli o tym porozmawiać. Czy ktoś chciał zabrać głos w tej punkcie? Nie, no. Ale do ilu? To była kwota 20 tysięcy, bo mówi się, że naprawdę 10 tysięcy to jest tego i ja proponuję 20. Ja się do tego dobrze, to w takim razie ja proszę tylko, żebyśmy na piśmie tą jakąś jedną tak odręcznie naszym. Proszę? Mam pisać, tak? Hipoterapię, to zobaczmy. Dalej, to pan napisze swoje. Ja napiszę. No, ona napisze. Ja napiszę, to zmieniamy zadanie. Dobrze, dobrze. Thank you.
pytanie, bo nie pani ma. A ja napiszę. Dobrze. Dobrze, szanowni państwo, w takim razie poprawka wnosiłaby następujący zapis. Punkt pierwszy. Zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych przedszkola 121 na ulicy Kaliszewskiej. Bez dzieci niepełnosprawnych, właśnie na terapię. Dla przedszkola. Terapia dla dzieci. No, albo zajęcia terapeutyczne. No to dobrze, zajęcia terapeutyczne dla dzieci przedszkola integracyjnego przedszkola 121 przez Kaliszewskiej 21. Kwota 20 tysięcy złotych. Oraz punkt drugi byłoby zadania infrastrukturalne, punkt A, żłobek numer 25, ulica Rachenberga 3, dostosowanie chodnika do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz punkt B, przedszkole przy numer 175, ulica Siewna 23C, dofinansowanie schodów do potrzeb osób niepełnosprawnych. Czy są jakieś pytania do tego zapisu? Ja tylko sugestię mam. Proszę, że są to środki celowe zwane dla osób niepełnosprawnych. Tam inne zapisy wykluczające zdanie niepełnosprawne mogą zostać cofnięte i zablokowane. Zwróćmy na to uwagę. To są środki celowe dla osób niepełnosprawnych. Nie próbujmy obejść, powiedzmy, mówię tutaj akurat osób niepełnosprawnych. Znaczy, bo ja się zgadzam z obydwoma głosami, które tutaj się pojawiają. Znaczy, z jednej strony na pewno nie można na siłę robić czegoś, co było niemożliwe zrobienia przez tą uchwałę. Zresztą to później i tak trafi do Wydziału Miasta Spraw Społecznych, to przez pewnie pełnomocnika spraw niepełnosprawnych przejdzie, oni to opiniują. Natomiast zamysł tego zapisu, aby nie używać słowa niepełnosprawnych dzieci, ma doprowadzić do tego, żeby te dzieci i są te, które są w grupie razem z niepełnosprawnymi, wzięły razem z tymi niepełnosprawnymi udział w zajęciach, bo to ma być ten efekt terapeutyczny, który będzie polegał na tym, że nie zróżnicuje się tych dzieci na zasadzie ty idziesz pod ścianę, a ty się pobaw z konikiem, bo ty jesteś niepełnosprawny. Bo może to przynieść wtedy efekt odwrotny. Ja tak zrozumiałem panią Jasię. Także nie zapominajmy, że te dzieci powiedzmy z tego typu niepełnosprawności mają taki kanon zajęć, który mają ich aktywizować. I to jest ta kwestia. I teraz powiedzmy mówię, wpuszczając integrację, mówimy o celu integracji i stygmatyzowania, tylko powiedzmy mówię wyjście w zakresie przeciwwskazań, które dotknęły te dzieci. I tutaj ja bym nie próbował manipulować przy tym, bo okaże się, że powiedzmy mówię, te pieniądze zostaną zanegowane i naprawdę te dzieci nie skorzystają, które potrzebują z tytułu upośledzenia fizycznego czy psychicznego w tym zakresie. Myślę, że tutaj nie próbujmy nawet przekosztować, tylko skupmy się na czystości zapisu i celowości tych środków. Inaczej. Ja poczekam na tą poprawkę napisie. Czemu mógłbym przeczytać, bo podam pod głosowanie, tak jak pani nie będę ja jej podobna. Natomiast no, w tej kwestii chcę tylko powiedzieć tyle, że te dzieci są przy szkole integracyjnym i my nie narzucamy integracji, tylko ona polega na tym, że tam jest grupa dzieci, która jest pomieszana. Połowa to osoby niepełnosprawne, połowa osoby niepełnosprawne. I tak jakby możemy finansować zajęcia dla, tak jak rozumiem pana Andrzeja, tylko dla tych osób niepełnosprawnych w tej grupie, albo finansować dla tej grupy. To no, chyba tak, znaczy, czy pan Andrzej dobrze zrozumiałem pana Andrzeja? Ja nie wiem. Słuchajcie, ja nie mam nic przeciwko ludziom niepełnosprawnym, tylko chodzi mi o to, żebyśmy my nie wybrali dziecka z papierą. Znaczy, może mówi się tak, że spróbujemy przegłosować tą poprawkę, którą pani Jasia złoży. Jeśli ona przejdzie, zostanie przyjęta uchwała, a okaże się, że jakiś zapis nasz jest no, niewłaściwy, to po prostu na kolejnej sesji go skorygujemy, bo na pewno dostaniemy taki sygnał od pełnomocnika z prawnie osób niepełnosprawnych. Bo tak samo mieliśmy na przykład z Bezpiecznego Krakowa, państwo zanim zaopiniowali na pozytywnie naszą uchwałę, to dzwonili do mnie z pytaniem, o co chodzi z zapisem warsztaty kuglackie i jak to ma działać prewencyjnie. Wytłumaczyłem, zostało to przyjęte ze zrozumieniem, zapis przeszedł. Także być może będzie podobna sytuacja. Na pewno jest to weryfikowane. Poprawka wygląda następująco. W paragrafie 1 punkt 1 proponuje się zapis w przedszkolu numer 121, zajęcia terapeutyczne dla dzieci w przedszkolu integracyjnym numer 121, kwota 20
tysięcy złotych. Kto z Państwa jest za tą poprawką? Proszę o podniesienie. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 17 za, 0 przeciw. W związku z tym poddaję pod głosowanie całą uchwałę z punktem drugim zadania infrastrukturalne pod punkt A i B. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Jedno głos. Przechodzimy do kolejnego druku.